Dzień dobry Państwu. Dziś moimi Państwa gościem jest Marek Jaskulski, przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku. Witam serdecznie. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Panie Przewodniczący, niezwykle burzliwe były ostatnie obrady. Opozycja się mocno uaktywniła. Opozycja, która dotychczas rzadko zabierała głos, ale padło wiele takich ostrych słów pod adresem rządzącej powiatem wspólnoty samorządowej. Dotyczyły one między innymi bliskiego panu tematu, jakim jest szkoła w Kowalu. Pan przecież niejednokrotnie tutaj u nas w studiu mówił o tym, jak ważna jest to dla powiatu jednostka. Padły słowa z ust Romana Gołębiewskiego, czyli radnego opozycji, że ta szkoła jest niepotrzebna i należałoby rozważyć dalsze jej prowadzenie. Mówił coś takiego. Mówił również o zatrudnieniu pana Jacka Zbonikowskiego na 1/5 etatu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodczu, twierdząc, że nie powinno do takiego zdarzenia dojść. Jakie jest pana zdanie w tym temacie? Szanowni Państwo, Pani redaktor, rolą opozycji jest krytykować, znajdować, wskazywać nowe kierunki rządzącym. Jednak w temacie szkół, w temacie szczególnym, pragnę zaznaczyć, że punkt widzenia niektórych osób, dyskutantów na ostatniej sesji, w szczególności pana byłego wicestarosty, obecnie radnego, znacznie się różni od tego punktu, kiedy reprezentował, piastując zaszczytną funkcję, pana wicestarosty. Wówczas to podobne problemy nękały wszystkie nasze szkoły, w szczególności szkołę, liceum dla, bo myślę, że głównie o tej szkole mówiliśmy, liceum dla dorosłych w Kowalu. Jak wiadomo, jest problem naboru, problem niżu demograficznego i w tym roku szczególnie on się uwypuklił. Niemniej jednak nie można na podstawie jednego roku przekreślić szkołę, zlikwidować szkołę, bo gdybyśmy ulegli pewnym opiniom, które dzisiaj się lansuje de facto już po fakcie, kiedy rok szkolny się rozpoczął, to większe zło by dotknęło to środowisko, w tym rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników, nasz jako powiat, samorząd, starostwo odpowiadający za tę szkołę, ponieważ de facto likwidacja to oznacza pewne problemy dla tego środowiska z zatrudnieniem, z możliwością uzyskania szkoły. Nie powiem nic odkrywczego, ale może niektórych rozczaruje, że część naszych szkół ponadgimnazjalnych, z uwagi na to, że jest mała dostępność do szkół zawodowych, de facto ich prawie nie ma, ich sieć jest bardzo znikoma, wybiera szkoły, które się znajdują na tym terenie, szkoły pogimnazjalne, i często ci ludzie nie mają, ta młodzież, wiedzy, kompetencji, która umożliwia po 3 latach zdanie matury. Niemniej jednak, mając lat 15, kończąc gimnazjum, ci ludzie nie mogą realizować tych planów poza miejscowością, w którą mieszkają, i dlatego pójście do tej szkoły to jest często odroczenie, odwleczenie pewnych decyzji życiowych, i niezależnie, że, bo tam był i problem matur, zdawalności, który de facto się polepszył nieco, niemniej jednak problem jest w złych ocenach, niezadowalających ocenach, jeśli chodzi o procent zdawalności. Niemniej jednak ta młodzież, zamiast szlifować bruki w miasteczku, de facto nabywać pewnych złych wzorców, w tej szkole często nawet dorasta do takiego prozaicznego stanu, jakim jest większa możliwość, umiejętność dostosowania się do warunków, powiedzmy, za granicami naszego kraju, kiedy ma możliwość tu zetknąć się z 2 językami, niejako sobie przyswoić podstawy tych języków. I wówczas jako dorosły, w pełni człowiek, z pewną już podbudową, opuścić te swoje środowisko. Nie jest to straczony czas, a inni, którzy z różnych względów nie są w stanie zdać matury bądź pójść na studia, które matura gwarantuje, wybierają często szkoły policjalne, w tym głównie nasze szkoły, bo to absolwenci tychże kierunków, tychże liceum dla młodzieży są później często słuchaczami naszych szkół ponadgimnazjalnych, które w większości ośrodków naszego powiatu się znajdują. Także na pewno, drodzy Państwo, trzeba reformować szkoły, z tym, że jest to bardzo delikatna materia i koszty są tu bardzo ważne, niemniej jednak nie najważniejsze. Pragnę jeszcze dodać,
że jeśli chodzi o Kowal, nad którym dyskusja, o którym dominowała na ostatniej sesji, mamy w Kowalu 3 szkoły ponadgimnazjalne. Są to szkoła rolnicza, będąca w kompetencji Ministerstwa Rolnictwa, oraz 2 szkoły powiatowe, liceum dla dorosłych i zespół szkół, w którym jest liceum zaoczne liceum dla dorosłych oraz szkoła policjalna. Więc nawet jeśli są pewne problemy z naborem w jednej z tych szkół, to z kolei, jak się okazało i to kolejny rok to potwierdził, druga szkoła jako zespół szkół, nabór był nieoczekiwanie okazały i liczny. Więc nawet jeśli ktoś literalnie mówi tylko w kwestii ekonomicznej, to mniej więcej to się rekompensuje i na dzień dzisiejszy trzeba już w tej chwili będąc w połowie października praktycznie, zastanawiać się nad przyszłością oświaty powiatowej ponadgimnazjalnej, uwzględnieniem szkół w Kowalu i na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie, aby po prostu usatysfakcjonować wszystkich i naszymi decyzjami nie popsuć pewnych możliwości, warunków młodzieży, jak i pracujących tych nauczycieli. Jak zaznaczam, jest to bardzo delikatny sposób i wydaje mi się, że panu staroście, zarządowi udaje się pogodzić tu rację wszystkich. Mówię tu nie tylko o Kowalu. Natomiast opozycja, wiadomo, stara się akurat pewne słabsze punkty, a wiadomo, że są różne oceny, różne możliwości. W tej chwili jesteśmy w apogeum tego niżu demograficznego i akurat padło na Kowal. Oczywiście pewne tutaj bym widział uchybienia, jeśli chodzi o postawę zarządzających tą szkołą i na pewno się temu trzeba przyjrzeć i zapobiec i skorygować pewne sprawy na przyszłość. No a co z panem Jackiem Zbonikowskim, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kowalu? Czy tutaj uważacie, że opozycja niesłusznie zgłaszała swoje uwagi? Z tego, co według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy, pan Jacek Zbonikowski został zatrudniony na bodajże 1/5 etatu w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz. Pan Jacek Zbonikowski zwrócił się do pana starosty jako jego pracodawcy o przyznanie mu należnego urlopu w celu wykonywania tej misji. Z tego, co mi wiadomo, jest to ta praca ma trwać nie dłużej jak do końca roku, czyli jest to jakaś, można powiedzieć, przejściowy, pewna prowizorka. I mi się wydaje, że dopatruje tutaj pewnych aspektów pozaprawnych, etycznych, moralnych. Każdy ma do tego prawo. Natomiast w sensie prawa, według mojej wiedzy, po konsultacjach z prawnikami, starosta nie przekroczył swoich uprawnień. Jeśli chodzi o starostwo jako pracodawcę pana Zbonikowskiego, który jest dyrektorem DPS-u w Kowalu, nie zostało złamane prawo. Problem dotyczyć może pana burmistrza, ale to już jest jego sprawa i na pewno pan burmistrz miał świadomość, co robi, zatrudniając pana Zbonikowskiego. Według mojej wiedzy, intuicji, była to sytuacja na pewno wyjątkowa i czasami po prostu w takich wyjątkowych sytuacjach być może dochodzi do takich spraw, kwestii, które niektórym akurat ludziom mogą się wykazać dziwne, czy nawet po prostu nie być zadowoleni akurat z konkretnego takiego rozwiązania i sytuacji. Pragnę jeszcze zaznaczyć, że od pewnego czasu, bodajże z końcem czerwca, w DPS Kowal jest urzędująca pani wicedyrektor, która w okresie urlopowania jeden raz w tygodniu zastępuje w obowiązkach pana dyrektora, czyli można powiedzieć jakość funkcjonowania tej placówki. Kto na pewno pełni tę funkcję? Kto jest wicedyrektorem Domu Pomocy Społecznej? Wicedyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kowalu jest pani Katarzyna Wróbel, która już wiele lat pracowała w tej placówce, przeszła wiele szczebli w tej drabince funkcjonowania, zarządzania tą placówką i z racji
tego całokształtu stażu w tej placówce, jakże i wykształcenia, no i postawy osobistej zaangażowania, ponieważ z tego, co ja się orientuję, jest to jedyna placówka, w której przez wiele lat funkcjonuje, i przywiązania do tej placówki gwarantuje, że na pewno interes tej placówki, jak i mieszkających tam pensjonariuszy, jest niezagrożony. Panie Przewodniczący, bardzo wiele się kadrowo w zarządzie w tej kadencji działo. Taka niespokojna wyjątkowo i niestabilna ta sytuacja kadrowa była, bo wskutek różnych zmian najpierw pan Andrzej Stasiak, który odszedł do pełnić funkcję prezesa NPK, był zmuszony zrezygnować. Później pani Magdalena Korpolak-Komorowska, która została zastępczynią prezydenta Włocławka. No i niewykluczone, że jeżeli wyborcy tak zdecydują, to będzie czekała powiat kolejna zmiana, ponieważ wicestarosta Stanisław Budzyński jest kandydatem PiS do parlamentu. I jeżeli wyborcy zdecydują się oddać swój głos właśnie na niego, to będzie kolejny powód do zmian kadrowych właśnie w starostwie. Proszę powiedzieć, czy to jakoś nie wpływa na waszą pracę negatywnie? Panie redaktor, drodzy państwo, na pewno takie sprawy w jakimś stopniu komplikują pracę zarządu. Jednak z drugiej strony należy podkreślić, że są to ludzie, których społeczeństwo wybrało na te funkcje, którzy, powiem jak najkrócej, wygrali wybory. Ci ludzie nie są przywiązani do swoich stołków, ci ludzie mają swoje plany, ambicje, często to są młodzi jeszcze ludzie, i w wyniku takiego, a nie innego splotu okoliczności przyszło im, dane im jest pełnić, bądź będzie pełnić, funkcje bardziej zaszczytne, bardziej zawodowo, można powiedzieć, ich satysfakcjonujące często. I my nie możemy... I no bo tutaj, to były awanse w każdym przypadku. Awanse. Tak, i są to młodzi ludzie, i niezależnie od tego, że prawo tutaj no, się konkretnie akurat te sytuacje precyzuje, i z racji pełnionych funkcji, być może, żeby nie doszło do pewnego konfliktu interesów, nie mogą pełnić funkcji członków zarządu, a nawet radnych, ale z drugiej strony jest to pewien zaszczyt dla nas, że ci ludzie, którzy się z nami związali, którzy jakiś okres, powiedzmy już w tym wypadku około roku, a i dłużej, niektórzy już byli w poprzednich kadencjach, są doceniani, są dostrzegani, widzieni przez sąsiadów i innych. No i z jednej strony jest żal, bo była pewna stabilizacja, przewidywalność, tworzyliśmy no pewną rodzinę tu samorządową, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o zarówno pana ówczesnego wicestarosty Stanisława Stasiaka, który z powodzeniem pełni dzisiaj funkcję dyrektora MPK w Włocławku, jak i pani Magdaleny Korpolak, cieszymy się, że z naszego grona osoba piastuje bardzo odpowiedzialną, zaszczytną funkcję. A wróćmy teraz do właśnie trwającej kampanii wyborczej. Wicestarosta jest kandydatem, jest już nie tylko wicestarostą, ale jest również kandydatem do parlamentu. Tak, nie ukrywam, że dla grona osób, środowiska, wspólnoty, mogę powiedzieć, że i starostwa powiatu włocławskiego, jest to zaszczyt. Sam fakt nominowania, desygnowania, zaistnienia, bycia na liście do parlamentu z jednej z partii, która prawdopodobnie liczy się w tych wyborach i prawdopodobnie może rządzić bądź współrządzić w przyszłości Polską. Sam start kandydata, który przeszedł wszystkie szczebelki kariery samorządowej, startując od radnego powiatowego poprzez przewodniczącego rady, radnego powiatu, z najlepszymi wynikami, to nie był jednostkowy, można powiedzieć, wyskok w poszczególnych wyborach, co 4 lata to się potwierdzało. Więc ma ten człowiek poprzez również swoje sukcesy zawodowe, wykształcenie, środowisko, bardzo reprezentatywne dla naszego ziemskiego, rolniczego powiatu, jest najbardziej, czy jednym z najbardziej kompetentnych, i co do tego bym powiedział, nasz kandydat nie miał konkurencji, więc nawet miał błogosławieństwo, żeby wreszcie ten powiat, to środowisko miało posła, który będzie z nami związany, który przede wszystkim będzie nasz interes, a nie interes partii, opcji. Daj Boże, w co wierzę głęboko, że pan Stanisław Budzyński, obecny nasz pan wicestarosta, zostanie posłem i tam interesy tego naszego środowiska, które, no niestety powiem z przykrością, nie za naszą sprawą tu naszych wójtów, burmistrzów, starostwa,
ale poprzez rządzących zarówno sejmikiem, jak i państwem naszym, rządem, sejmem, ulega degradacji. Co zresztą widać i stąd taka konieczność, pewna inspiracja środowiska i z tego, co obserwuję na spotkaniach, zebraniach, akceptacja tego środowiska dla tej kandydatury, ponieważ jest szansa, że przy pomocy mieszkańców naszego środowiska, naszego powiatu, których świadomość, pani redaktor, wzrasta, myślę, że ci ludzie właściwie wybiorą, że nie dadzą sobie narzucić pewnych obcych osób z obcych nam środowisk, nie znających trudnych problemów naszego powiatu. Ludzie to właściwie odczytają i właściwie wybiorą. Nie ukrywam, że na niego stawiamy, bo jest to nasz człowiek, któremu życzymy sukcesu. No a jak będzie, przekonamy się już niebawem, wybory przecież jeszcze w tym miesiącu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Przypomnę dla formalności, moim państwa gościem był Marek Jaskulski, przewodniczący Rady Powiatu we Wrocławku. Dziękuję.